Cześć, witam. Jako, że w tym roku znowu planujemy Chorwację i to Chorwację samochodem, a nawet elektrykiem, to znowu zacząłem zastanawiać się, jak tu będzie można w tym roku tam dojechać. Jeździłem wszelkimi drogami, czyli tu przez Czechy i Austrię, tak jak domyślnie wymyśla Google, natomiast jeździłem też przez Budapeszt, jeździłem tu przez Bratysławę, jeździłem wszelkimi możliwymi drogami i w sumie po wielu latach opracowałem swoją autorską trasę, którą zacząłem jeździć ostatnimi laty już za każdym razem, ponieważ jest dla mnie najprzyjemniejsza, najwygodniejsza, najkrótsza i najtańsza, więc uważam, że no jak ktoś bardzo lubi korki, autostrady, remonty, może pchać się na Czechy. Są tacy, którzy nie lubią lokalnych dróg, ja uwielbiam. Więc każdy musi sobie sam zadać pytanie, co lubi i którędy będzie mu lepiej jechać. Natomiast ja, tak jak pokazałem w tamtym roku, wybieram trasę tutaj przez ze Skawiny, czy tam z Krakowa, tu jest do Żyliny i potem od Żyliny do Bratysławy jedziemy autostradą, potem wpadamy sobie na Węgry i tu niestety jest taki błąd, nie wiem czemu tak to Google sobie wymyśliło, tutaj jest strasznie kiepska, beznadziejna droga i tak sobie to wymyśliło, żeby tu jechać w tym kierunku i tą autostradą Budapeszt-Balaton do granicy z Chorwacją, to jest dość tragiczny pomysł. Dużo lepiej jest kierować się cały czas drogą 86 i zawalić o Słowenię. To jest dużo lepszy wybór. Jak pokazałem w tamtym roku, tutaj jest dokładnie kilka kilometrów autostrady, które jest bardzo prosto objechać i nie musimy mieć żadnych winiet na Słowenię, a jest to dużo, dużo przyjemniejsza droga. Także kierujemy się tutaj na Cakowec, czy jak to się tam nazywa. Można też przez Varaždin. No, mniejsza z tym, to już jest mniejsza z tym. Mniej ważne, natomiast najważniejsze jest to, żeby tutaj zaraz za granicą wbić się na drogę lokalną, bo dla tych dosłownie kilku kilometrów nie ma sensu bawić się w jakieś winietki na Słowenii i to jest naprawdę, naprawdę dużo fajniejsza droga. Czas tutaj w tym momencie pokazał się taki sam, natomiast jest o tyle bezpieczniejsza ta droga, że po pierwsze jest dużo fajniejsza, dużo lepiej tą 86 się tu jedzie niż tutaj tymi, bo te są takie boczne, dziurawe, niefajne drogi, a po drugie tu nigdy nie ma nic na tych granicach, na tej i na tej. A tutaj Węgry, Chorwacja potrafią się tworzyć korki, jak będziemy jechać w jakimś takim okresie bardziej wakacyjnym, to na pewno ta trasa będzie szybsza, dużo przyjemniejsza, a do tego jeszcze parę kilometrów krótsza. Tu wychodzi Kraków-Dobrownik, niecałe 1300 kilometrów. Także ja taką trasę preferuję, no nie, natomiast kłopot jest taki, że Węgrzy w tamtym roku, we wrześniu, wymyślili sobie, że przez nich można, przez Węgry można jeździć tranzytem, ale tylko kilkoma drogami, ja to gdzieś tam podlinkuję. Można jechać tu na Budapeszt i potem z Budapesztu tu na Węgry, ale nie można jechać drogą 86. No i mam z tym kłopot, bo zastanawiam się nad dwoma opcjami, tu mamy 1300 km i 14 godzin. Kolejna taka opcja, która jest na dzień dzisiejszy możliwa, to jest jazda na Budapeszt, natomiast tak jakoś bardzo naokoło. I spróbuję teraz to pokazać, tylko chyba będę musiał te punkty tutaj usunąć. No nic, dobra, spróbujemy. Kolejna trasa to jest taka, o, mniej więcej tak, tak można jechać, z tym, że tu skasujemy chyba sobie ten punkcik, tak jakoś się to robiło. No i tutaj mamy już 45 minut dłużej i 75 i około 70 km dalej, czyli jedziemy sobie przez Słowację, też na Węgry, tylko nie przez Bratysławę, tylko tak, tak powiem, prosto w dół na południe, na Budapeszt i potem autostradą już tutaj do Zagrzebia. No tracimy 70 km, musimy więcej przejechać autostrady, wszystko mniej więcej tak samo, bo to Węgry i Słowacja to będą winiety, więc tutaj bez znaczenia. Natomiast będziemy tędy jechać dłużej i mamy dalej. No i to jest jedna opcja, nad którą się zastanawiam. Gdyby jednak Węgrzy nie puścili tej drogi 86 jako tranzyt, to jest jedna opcja, a druga to jest opcja taka, że pojedziemy z powrotem na Bratysławę, tak jak jeździliśmy, natomiast potem spróbujemy gdzieś tutaj odbić na Wiedeń i przelecieć na tutaj przez Austrię i przez Węgry. No i tutaj znowu tracimy nawet więcej, bo prawie godzinę i 66 km mamy dalej w stosunku do mojej pierwotnej trasy 86. Natomiast jak się nie będzie dało tędy, no to tak pojedziemy. To jest druga, plan B, że tak powiem. Natomiast tutaj musiałbym się zacząć doktoryzować troszkę nad
Austrią i tutaj trzeba by było poszukać, jak kupić przez internet winiety, bo ja nie uznaję tego szukania stacji benzynowych, jakieś takie w trasie marnowanie czasu bez sensu. To trzeba zrobić wcześniej, przed wyjazdem, przez internet, tak jak to robię na Słowację i na Węgry, czyli tutaj zawsze podlinkuję, pod tym filmem też podlinkuję, jak kupić na Słowację i jak na Węgry winietę. Jedziemy sobie i nie zastanawiamy się, nie marnujemy czasu i nie szukamy tam, nie dogadujemy się po stacjach, jest to bez sensu. Jak się da przez internet, trzeba przez internet. Także jeśli ktoś ma jakieś informacje, jeśli jednak by musiał jechać przez tę Austrię i przez Słowenię, prosiłbym o linki do takich sprawdzonych stron, gdzie można kupić przez internet winiety, bo mówię, ja nie uznaję takiego kupowania po stacjach, marnowanie czasu, niepotrzebny dodatkowy stres potem. No miałem takie przypadki, że kiedyś się okazało, jedna stacja nie miała, na drugi system nie działał, na trzeciej się nie dało dogadać i po prostu od stacji do stacji jeździliśmy, żeby kupić jakąś tam winietkę na Węgry. Powiedziałem sobie wtedy, nigdy więcej, to jest jakiś XIX-wieczny wymysł, szukanie po stacjach w czasach internetu, także jeśli ktoś wie, jak to się kupuje na Austrię i na Słowenię, gdybyśmy jednak wybrali ten wariant drugi, to będę bardzo wdzięczny za informację. Także takie trasy, takie opcje trasy mamy na ten rok, czyli trzy wersje, tak jak w tamtym roku 86, tam podlinkuję te wszystkie filmy z tamtego roku, potem druga opcja to jest na Budapeszt, a trzecia to jest przez Wiedeń. Także trzy takie pomysły na trasę na Chorwację na 2021 rok. No zobaczymy, jeszcze nie mamy dokładnego terminu, zobaczymy, jak się zasady zmienią, czy się zmienią. Na dzień dzisiejszy wystarczy zrobić test i można na Chorwację jechać, że tak powiem, bez problemu, tylko no z tym założeniem, że tranzyt przez Węgry tylko określonymi drogami. Ale można jechać w każdej chwili na Chorwację, no i potem po powrocie do Chorwacji trzeba znowu zrobić test, żeby nie dostać kwarantanny w Polsce. No takie mamy czasy. I pod tym filmem podlinkuję oczywiście to, co w tamtym roku, czyli dwa miejsca, gdzie zawsze kupuję na Słowację i na Węgry winiety przez internet. Natomiast w temacie chorwackim tam mamy bramki i mamy z tamtego roku takie urządzenie ENC, które pozwala nam bez kolejek przejeżdżać bramkami Only Ends. Tutaj podlinkuję też, to jest strona prodaja.has.hr i tutaj jest dashboard i top-up i credit card. Myślę, że takie 300 kun nam wystarczy, jeśli mamy puste konto. Zapłacimy za to tylko 234 kuny i będziemy mogli przejechać praktycznie przez całą Chorwację. Tak łatwo licząc, że wyjdzie nam to jakieś 2 razy 6, 120, no może ze 150 zł mamy tutaj doładowane za te 150 zł, licząc już te 22% rabatu na przejazd przez całą Chorwację, także fajna, prosta sprawa, także polecam tutaj, polecam. Wszystkie linki dam w opisie. No i jak jeszcze jak zwykle prośba o subskrypcję. Bardzo dziękuję tutaj patronom za wspieranie kanału. Ważne, żeby kanał rósł, więc jeśli skorzystałeś z tego materiału, możesz się mi tak odwdzięczyć, to będę wdzięczny, jeśli zasubskrybujesz kanał. Będą, mam nadzieję, jeszcze filmy z tego roku, z Chorwacji, także. No i jak zawsze filmy o tematyce pojazdów na prąd. Także dziękuję, do zobaczenia, cześć!